Witam serdecznie. Jest miesiąc październik, więc mamy powołania sezonowe i w tym powołaniu sezonowym, tak zwanym Halloweenowym, są do, można powiedzieć, wygrania, jest do wygrania pięciu bohaterów. Dwóch bohaterów jest czterogwiazdkowych, to jest Grohl i Strowman, albo figurant po polsku, i trzech pięciogwiazdkowych, czyli Ishika, Blair i Face Off, albo Człowiek bez twarzy. Opowiem dzisiaj o chyba moim ulubionym bohaterze, czyli o Grohlu. Grohl jest... Ja w zeszłym roku, kiedy robiłam powołania w tym sezonie, udało mi się jedynie dostać Grohla i Strowmana. Nie dostałam ani jednego bohatera pięciogwiazdkowego. Miałam dużo więcej szczęścia w tym roku. Używałam do losowań tylko i wyłącznie moich kuponów złotych. Nie robiłam żadnych, nie używałam w ogóle złota do powołań tych sezonowych, tylko używałam kupony i udało mi się otrzymać Ishikę i Blair. Nie mam, wciąż jeszcze nie mam Face Off, ale chyba już sobie odpuszczę powoływania, także może nie wiem, w przyszłym roku może go dostanę, jak będę miała szczęście. Okej, ale wracając do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do Grohla. Grohl jest chyba jednym z moich ulubionych bohaterów, ulubionych kart purpurowych, czterogwiazdkowych. I dlaczego? Ja go używam... Używam go do ataku. Używałam go przez bardzo długi okres czasu w mojej drużynie atakującej w szóstym teamie wojennym. I opowiem za chwilę, wam powiem, z czym ja go zestawiam, żeby jak najwięcej korzyści z niego wyciągnąć, ale może zacznijmy od takiego głównego opisywania tej karty. Więc jego statystyki są takie, są całkiem przyzwoite, są średnie, bym powiedziała. Jego oczywiście obrona, jego atak jest 528, to nie jest atakujący bohater, to jest bardziej bohater wspierający, także ten atak jakby nie ma większego znaczenia. Jego obrona jest 635, a zdrowie 1219, to jest na zmaksowanej karcie bez emblematów. Prędkość tej karty jest średnia, czyli 52 punkty. Jeżeli chcielibyśmy przeskoczyć na wyższą prędkość, czyli urwać jeden klocek, czyli zredukować z 10 do 9, wystarczy broń, która redukuje, przyspiesza, dodaje 6 punktów prędkości, to już go wrzuca na te 9 klocków. Także całkiem rozsądnie. Grohl jest w klasie wartowników i to jest klasa, która niestety ma mojego głównego bohatera w mojej drużynie obrony zarówno najazdów, jak i wojny, czyli Vasqueza, w związku z czym Grohl nie będzie na razie widział żadnych emblematów, dopóki ja nie będę ich miała oczywiście w nadmiarze w tej klasie. Także w moim przypadku te emblematy są, priorytetem jest zawsze drużyna obrony. Ok, co Grohl robi? Jakie są jego właściwości? W czym on pomaga? On zmniejsza doładowania wszystkich wrogów o 15. Czyli w momencie, kiedy się go aktywuje, wszyscy przeciwnicy mają zredukowane doładowanie. Czyli jeżeli są na przykład gotowi, żeby wystrzelić, to w momencie, kiedy Grohl jest aktywowany, to oni przestają być gotowi. Bardzo dobra cecha i zaraz powiem, jak ją można wykorzystać. Drugą właściwością specjalną jest, wszyscy wrogowie otrzymują minus 24% do ataku na czas 4 tur. To jest dosyć długo, 4 tury to jest długo. Przeciętnie te wszystkie buffy trwają około 3 tur, także 4 tury jest super. Drwiny inicjatora, to jest bardzo nieszczęśliwe tłumaczenie, znowuż, nie wiem, czasem się zastanawiam, co ci tłumacze robią tutaj, wyprawiają z tymi kartami.
Drwiny inicjatora uniemożliwiają wrogom atakowanie sojuszników inicjatora przy użyciu umiejętności specjalnych przez 4 tury. Znowuż, bardzo długo. 4 tury to jest długo. Na co ta właściwość pozwala? On jakby ściąga na siebie cały atak. Czyli jest to jedyny bohater, którego można zaatakować właściwościami specjalnymi, i jakby chroni przez to wszystkich swoich pozostałych jakby kumpli w drużynie. Teraz tak, to nie są drwiny, tłumaczenie, to muszę to powiedzieć, bo mnie to bardzo przeszkadza, nie jest źle coś przetłumaczone. Po angielsku jest użyte słowo taunt i ono owszem znaczy drwiny, ale w tym kontekście będzie to miało bardziej znaczenie jako pułapka. Czyli zastawia pułapkę na przeciwników i oni muszą atakować jego, a nie innych. To taka dygresja. Okej, może przejdziemy bo ja chyba jestem na portalu powołań, przejdę do moich bohaterów. Będzie mi łatwiej go pokazać. Proszę, to jest mój Grol. I ponieważ ten bohater nie atakuje w ogóle, w związku z czym, oczywiście, jeżeli ktoś będzie dawał mu emblematy, to sugerowałabym pójście ścieżką obrony, czyli ten atak, jeżeli się da tego zupełnie ominąć, obrona i zdrowie jakby będą priorytetem w tym przypadku. Czego bym pociągnęła do końca? No, jeżeli bym stawiała emblematy, no to uważam, że czterogwiazdkowi bohaterowie mogą dostawać te emblematy do 20 poziomu. Nie ma sprawy. Szybkie przypomnienie, co wartownicy robią? Oni dodają jakby 5% do siły pancerza po odniesieniu obrażenia, czyli bardzo dobra właściwość, dlatego że jakby zwiększa, ona powoduje budowanie pancerza, czyli ochronę tego bohatera, co szczególnie ma znaczenie w przypadku Grolla, ponieważ on ściąga na siebie cały atak. Jaką broń można Grollowi dać? Tak jak wspomniałam już wcześniej, dobrą bronią dla Grolla jest broń przyspieszająca, jeżeli komuś zależy na tym, żeby go przyspieszyć, czyli ten Implosion pięciogwiazdkowy, bardzo dobry, dlatego że on go właśnie wrzuca na te 9 klocków. Perla Scale to był kiedyś broń miesiąca. Ona jest tylko plus 6, także ona nie wpłynie w żaden sposób na prędkość do ładowania Grolla, ale ta jej druga właściwość, czyli o, sorry, nie to chciałam, czyli liczba punktów zdrowia. Ona podniesie jakby punkty zdrowia tego Grollowi, co w sumie by mu pomogło, dlatego że znowuż byłoby go trudniej zabić, albo zajęłoby to dłużej czasu. Aczkolwiek ta pierwsza właściwość, ta plus 6 przyspieszenie, jakby według mnie powoduje, że ta broń nie powinna być stosowana na tym bohaterze i bardziej bym sugerowała wtedy nie, Bulbulb też. Cios krytyczny, nie, to też nie jest dobre. Może coś, nie pamiętam, czy jest jakaś broń. Co tutaj jest? Nie, to chyba ten ink jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że zwiększa. A oczywiście Dodge, już pamiętam. Pięciogwiazdkowy jest pięciogwiazdkowy Dodge. Może wejdę do portalu tutaj, sorry. Najlepiej tutaj je znaleźć. Viper, on zwiększa atak krytyczny, jakby nic mu nie pomoże. Ten kompakt zwiększa ilość punktów zdrowia, jeżeli to jest broń, którą macie, jak najbardziej może być zastosowana na Grolu. Enforcer trzygwiazdkowy nie ma wpływu, dlatego że zwiększa uszkodzenie pancerza. Grol nie jest atakujący, więc ta broń nie spełni żadnych zadań dla niego. Anakonda to jest chyba najczęściej poświęcana broń przez innych po to, żeby ulepszać inne bronie, bo nikt, nie wiem, nie ma zastosowania. Także Anakondy chyba nikt nawet nie leveluje.
Ink, tak, wspomniałam, bardzo dobra broń dla Grolla, dlatego że zwiększa przyspieszenie oraz zwiększa odporność, czyli jakby powoduje, że unika on osłabień, więc bardzo dobrze. Co jeszcze mamy? Ball Pulp zwiększa 160 punktów zdrowia. Ta druga cecha nie ma wykorzystania. No i oczywiście Bulldozer. Dodge zawsze najlepszy do obrony, według mnie. Sentry Gun dodaje 45 punktów zdrowia. I to chyba już przeszłam wszystkie. Ok, i teraz ten mój mały sekret, czyli to, jak ja go wykorzystuję. Pokażę Wam to na przykładzie jakiejś drużyny. Na przykład tutaj wyrzucę wszystkich moich bohaterów. I najczęściej ustawiam Grolla razem z Raną. To jest moja super dwójka, która się doskonale sprawdza. Dlaczego? Co robi Groll? Groll zmniejsza doładowanie. Ja to używam oczywiście w ataku. Groll zmniejsza doładowanie drużyny przeciwnej i Rana wtedy, ponieważ ona jest wolniejsza od Grolla, ona potrzebuje więcej klocków na to, żeby ją doładować. Więc jakby daje tym samym szansę Ranie dogonienia go tego doładowania. I w momencie, kiedy uderzają, czyli znowuż podładujemy tych przeciwników, tą drużynę atakującą, Rana już może odpalić swój specials i nałożyć na Grolla kontratak. I ten kontratak plus ta pułapka, czyli ściąganie ataków na siebie, na Grolla, jest doskonałą bronią, dlatego że jeżeli mamy ten zestaw drużyny atakującej, to te drużyna obrony musi nas zaatakować, bo tak komputer gra. I oni będą atakować ten kontratak nałożony przez ranę. Świetne zestawienie, naprawdę. Ten team to był mój najsłabszy team i on nigdy nie przegrał żadnej walki. Ta moja szósta drużyna. Nigdy. Oczywiście wybierałam sobie słabszych przeciwników, ale oni nigdy nie przegrali. Także polecam spróbować. Rana jest bardzo popularnym bohaterem. Groll, jeżeli ktoś robi powołania te sezonowe albo używa tych kuponów złotych, też ma duże szanse tego Grolla dostać, dlatego że on jest tylko czterogwiazdkowy. Więc według mnie przynajmniej jednego warto sobie zrobić. On nie ma dużej opinii, może dlatego, że gracze, nie wiem, nie zestawiają go z Raną albo nie widzą zastosowania do niego. Ja jestem bardzo zadowolona z tej karty. Także to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że to Wam pomoże trochę, nasunie może jakąś propozycję, może ktoś z Was też go lubi. Więc jeżeli macie jakieś opinie na temat Grolla, wpisujcie go spokojnie w komentarzach, ja chętnie przeczytam, bo może ja czegoś nie używam go tak jak trzeba i czegoś nie wiem. To dzięki za uwagę, dziękuję za dzisiaj, miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!